Nie wiem, widzowie, kiedy ktoś podmienił te tabliczki i napisał tutaj to dzięki, ale rozumiem, że chyba ktoś mi oddał itemy. Czekajcie, sprawdźmy to. Uwaga, czy są moje itemy? Są moje itemy. Dobra, oddał mi ten ktoś, kto mi je zabrał. Na całe szczęście je odzyskaliśmy, więc mogę sobie na spokojnie teraz poukładać je tak, jak miałem. No ale nie rozumiem, dlaczego ktoś chciał stack diamentów za moje rzeczy. To jest dla mnie niezrozumiałe. Nie wiem dlaczego i bardzo mi się to nie podoba. Ale zostawię sobie tutaj, prawda, wszystko w tej skrzynce, co tutaj potrzebuję. To zostawię. No też ja w ogóle, ej, nie mam w ogóle żadnych fajerwerek. Dlaczego nie mam żadnych fajerwerek? Dobra, nieważne. Nie będę mógł latać dzisiaj pewnie elytrom, ale to nie jest najważniejsze, ponieważ w tym momencie witam was na kolejnym materiale. Ja jestem oczywiście Szczypson i dzisiaj jesteśmy na Palionowie. Na Palionowie tradycyjnie. Tradycyjnie jak, prawda, że tak powiem, każdego dnia trzeba. Ja naprawdę nie mam żadnych fajerwerek. Ej, naprawdę, gdzie są moje fajerwerki? Dlaczego ktoś mi ukradł również moje fajerwerki i akurat ich mi nie oddał? Ja nie mogę teraz latać przez to, że nie mam. To co to świecąca jagoda robi? Dobra, nieważne. W każdym razie, słuchajcie, co w dzisiejszym odcinku? Dzisiaj, no ja w sumie dzisiaj to chciałem tutaj czuwać nad tym i zobaczyć, może kogoś złapać na tym, że ktoś zabiera to i mi oddaje itemy i dowiedzieć się, kto to taki był. No ale wychodzi na to, że nie będzie mi to dane i się nie dowiem niestety, kto to taki. No i troszkę mi jest smutno z tego powodu, bo ja liczyłem na to, że wyciągnę rękę sprawiedliwości i, prawda, od kogoś tutaj zmuszę do tego, żeby ktoś teraz zapłacił za to, że mi kradnie moje itemy. No a tu ktoś okazuje się, że oddaje mi tako i wiecie, bez problemu jest totalnie. No więc trudno, musimy znaleźć inną rzecz na film, ale zanim rozpoczniemy odcinek, to poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Zapraszam na kanał Szczypson Plus i na kanał Filip Szczypka, czyli mój kanał vlogowy, na którym co dwa dni wlatuje materiał vlogowy. Zapraszam was bardzo, bardzo serdecznie, ponieważ jak dzisiaj oglądacie ten materiał, to jutro powinien być. Może być lekko opóźniony, bo jeszcze nie jest nagrany, ale... No, prawdopodobnie będzie, więc wbijajcie. Tak więc w dzisiejszym odcinku, prawda, stajemy i patrzymy na panoramę Palionowa. To pięknie wygląda, patrzcie, to nawet Yeti biega. Ej, co, on idzie do mnie? Ej, co jest grane? Czekajcie, może się jakoś skrada dziwnie, podejrzanie. Dobra, czekajcie, zobaczymy, bo tam jakiś Yeti tutaj coś kombinuje dziwnego. Dobra, zobaczmy, gdzie on idzie, czekajcie. Idzie tu do mnie, czy idzie do Emilii? Nie, jako znowu tu idzie jakieś cyrki robić. Nie wiem, ja mam nadzieję, że on już się poprawił, że on nie robi już takich rzeczy, jak kiedyś robił. Prawda, że mi tutaj jakoś przychodzi dziwne rzeczy robić, ale patrzcie, przychodzi mi pod chatę. Ej, on mi kradnie te świecące jagody. Co jest z nim nie tak? Dlaczego on to robi? Nie, no nie powinno tak to wyglądać w ogóle. No nie, no, no dobra, no ale dobra, nie są na, jakby nie są na mojej posesji, są tak już jakby poza, więc zaakceptujmy to, że można sobie brać. I tak odrastają szybko, ja w sumie nie mam na co ich wykorzystywać, więc w sumie mam to gdzieś. Dobra, czekajcie, bo on się kręci wokół mojego domu, o co chodzi? Co jest grane? Dlaczego mi biega po moim sianie? Co jest? Nieposionym! Ej, on się przez okna patrzy. Ej, co jest nie tak z nim? Co jest grane? Dlaczego on się tutaj kręci wokół mojej chaty? Ej, to jest nienormalne. To jest, czekajcie, gdzie on jest? Zgubiłem go, czy on wszedł do chaty? Nie, jest tam, jest poza. Ale chyba będzie wchodzić zaraz, patrzcie. Wszedł mi do chaty, czekajcie, idę z nim pogadać. Zobaczymy, co on tutaj kombinuje, bo to jest dla mnie mega podejrzane w ogóle. I nie wiem, co mam o tym myśleć. Dobra, czekajcie, schodzimy na dół, tu, jest u mnie na chacie, czekajcie. Zobaczmy. Ej, kręci się tu, co jest z nim nie tak? Co to ma być? Dobra. Co on tu robi? Ej, co ty tu robisz? Czym, albo inaczej, w czym mogę pomóc? Ej, co jest grane? Dlaczego on wyszedł? No. Co tu robisz? Tego nie było? O co chodzi mu? Co jest? Wszystko okej? Ja idę? Ej, co się stało? Tak? Nic? Ej, dlaczego mi się włamujesz na chatę? Nie patrz na mnie? No, o co mu chodzi? Nie śledź mnie? Ale to ty mi wbiłeś na chatę! Ej, o co mu chodzi? Jakie włamanie? No, no byłeś u mnie i czegoś szukałeś. To nie jest włamanie. Nieprawda, no ej, dobra, ten Yeti jest jakiś dziwny. Ja nie wiem, co on tutaj kombinuje, ale przyszedł do mnie, wchodzi mi na chatę i teraz tutaj jakiś... I czekaj, gdzie on jest? Nie gadam z tobą. Co jest z nim nie tak? Dobra, spadaj. To jest... Ej, nie wiem, dziwne to jest. Nie rozumiem, o co tutaj chodzi. O, ty jeszcze mnie od szpagatu wyzywa. No, dobra. Nie wiem, o co
ci chodzi? Nie? Ważne. Oczywiście, widzowie, bardzo ważne. Ja w tym momencie, prawda, pijemy potem. Pijemy potem, ja idę za nim. Ja to nie ma takiej możliwości, żebym ja to pozostawił tutaj, że tak powiem, bez komentarza. Ja muszę znaleźć go, gdzie on jest i muszę... Ej, dobra, on leciał gdzieś fajerwerką tutaj. Czekajcie, gdzie on jest? Nie, on najgorzej, że ma fajerwerki, a ja nie mam fajerwerek. To on ma, że tak powiem, przewagę w tym momencie. To nie jest dobre. Czekajcie, gdzie on poleciał? O, tu jest! O kurczę, co on tu kombinuje? Ej, co jest grane? Dlaczego mi znowu na chatę idzie? Co on robi? Ej, to jest nie... Nie podoba mi się to. Dobra, wszedł na górę, wszedł na górę. Dobra, wiecie co? Na razie, nie wiem, to jest mega podejrzane, że on tak on wchodzi na ludzie na moją chatę i tutaj jakieś cyrki robi. Dobra, widzowie, on jest tutaj na górze. Coś tu kombinuje przy tych moich skrzynkach. Nie wiem, o co mu chodzi i czego on szukał u mnie na chacie, ale bardzo mi się to nie podoba. Nie mogę tu teraz wejść, bo on by zobaczył, że drzwi otworzę, ale coś tam do skrzynki mi wkłada. Ej, dobra, to mi się to mega nie podoba, widzowie, bo podejrzanie się zachowuje Yeti i to... O, nie podoba mi się to bardzo. O, wchodzimy do środka, dobra. Weszliśmy do środka. Dobra, on gdzieś idzie. Czekajcie, gdzie on idzie, gdzie on idzie, gdzie on idzie, gdzie on idzie. Muszę poczekać, aż on pójdzie gdzieś sobie dalej, żebym mógł tą skrzynkę otworzyć, zobaczyć, coś tu jest. Okej, fajerwerki tu mi odłożył jakieś i świecące jagody. I co mu chodzi? Dobra, fajerwerki mi się przydadzą. Te świecące jagody akurat tu zostawię, bo to nie potrzebuję ich teraz. Ej, co on? Czy on tam idzie do tej głowy, czy... O kurczę, o kurczę, o kurczę, o kurczę, o kurczę, mógł zauważyć, jakbym jadł. O dobra, on gdzieś leci. Leci gdzieś, dobra, wiecie co, ja muszę polecieć za nim w takim razie, żeby zobaczyć, dokąd on sunie. Leci w tamtą stronę gdzieś, leci prawdopodobnie do Yetowic, wraca z powrotem. Nie wiem totalnie, czego on tutaj szukał i mega mi się to nie podoba, ale... Ale on ewidentnie znał to miejsce bardzo dobrze, a ja nigdy go chyba nie zapraszałem do siebie na chatę, odkąd tam mam to, że tak powiem, to piętro dobudowane. Więc bardzo mi się to nie podoba, że on tutaj tak dużo wie na ten temat i to jest mega dziwne. O, coś mnie cofnęło, dobra, no spokojnie. Tutaj jeszcze jedną fajerwerkę wykorzystamy. Gdzie on jest? Musimy go znaleźć, czekajcie, bo znikł z wid... A dobra, on jest tu, dobra. Szybko tu sobie wylądujmy, dobra, ściągamy tą elytrę. Idziemy na spokojnie. On coś ukrywa i jestem tego pewien, na 1000% jestem tego pewien. I muszę dokładnie to zbadać i dowiedzieć się, co on takiego ukrywa, bo to mi się mega nie podoba. Dobra, on gdzieś wyszedł tutaj na górę. Ile mamy potki jeszcze? 6 minut, dobra, to luz. Dobra, o, ze szkieletem się bije, no. Dobra, czekajcie, ja tutaj gdzieś przejdę. On jakąś skrzynkę otworzył. Dobra, coś do tych skrzynek wkłada. Nie wiem co, strzela do niego ten szkielet. Ja sobie tutaj stanę. Dobra, w tej skrzynce nic nie ma. Tutaj też nic, dobra. Czyli nic tutaj nie schował takiego. Dobra, wchodzi do tego swojego iglo. Chyba, czy nie? Coś się tu kręci wokół tego, ale... Wow, strzela się z tym szkieletem, co jest grane? O co tu... Ej, tu jest jakaś brama. Co to jest? Co tam jest napisane? Czekajcie, o co tu chodzi? Co to jest? Szkoła Yeti, co kurczę? Dobra, ja tego nie widziałem nigdy. Dobra, o co tu chodzi? On jest w tej swojej, w tym swoim, tym iglo takim, co budowaliśmy. O kurczę, widzi mnie ten szkielet? Jakim cudem, że jestem niewidzialny? O co chodzi? Dobra, zostaw mnie! Co jest? Dobra, to jest podejrzane, co tu się dzieje. Dlaczego ten szkielet mnie widział? Ja myślałem, że jestem niewidzialny. Jak dla mobów również. Dobra, czekajcie, przejdę tu. Yeti was shot by szkieleton. Szkielet go zabił, co jest grane? Czy on nie potrafi walczyć z tymi szkieletami, czy co? Dobra, on się kręcił też przy tym swoim iglo. Co on tu szukał w ogóle? To są tabliczki z tymi ocenami, co tu dawaliśmy na ten, ale on tutaj coś robił. On tu coś musiał więcej robić, czekajcie. Czy on może coś, nie wiem, pod tym podchował? O. Jest coś tam, czekajcie, jest tutaj coś. Jest pod łóżkiem jakaś skrzynka. Tylko, czekajcie, muszę się zlokalizować, gdzie jest Yeti, bo to jest podejrzane. Czekajcie, on tutaj też się rozwalił pewnie z itemami całymi, nie? Oczywiście. Gdzie są te jego... Ej, gdzie są te rzeczy wszystkie? Ej, a tu są, dobra, tu się rozwalił, dobra, widzę. Dobra, no to na razie, czekajcie, muszę zlokalizować... O, biegnie tu, dobra, to czekajcie. Nie sprawdzam jeszcze tej skrzynki, bo bym się teraz właśnie załadował tutaj, że zobaczył mnie, więc może lepiej teraz nie będę ryzykować, ale poczekajmy, aż on gdzieś pójdzie sobie dalej. Dobra, znowu tu wchodzi. On coś chowa pod tym łóżkiem. On coś ewidentnie chowa. To mi się nie podoba. Chociaż wiecie, no niby każdy ma swoje tajemnice, nie? I każdy może sobie tam chować, co chce. No ale jednak mimo wszystko mi się to nie podoba. I nie wiem, dlaczego on akurat sobie coś tam chowa i dlaczego mi się kręcił na chacie. W sumie to mnie najbardziej jakby przestraszyło, bo wiecie, bo to, że on ma jakiś tam... co jest grane? Zamurował to.
To, że on ma jakieś rzeczy schowane pod... Ej, otworzył tą skrzynkę. To, że on ma coś schowane pod jakimś łóżkiem, to w ogóle, wiecie, nie powinno mnie to interesować, nie? Ale interesuje mnie to, dlaczego on był u mnie na chacie, czegoś szukał, później tak jakby się obsrał i poszedł tutaj akurat w pierwsze co. I tutaj odłożył rzeczy, znowu szkielet w niego wali, co jest dosyć ciekawe. Ej, on to zamurował jakoś tak, żeby tam się nie dało dostać. Ej, dobra, mam jeszcze 3 minuty ponad ten. Ja muszę się tam dostać do środka, czekajcie, mam pomysł, mam pewien plan, tylko muszę poczekać, że on sobie gdzieś pójdzie dalej, dobra. On poszedł sobie tam do środka, tak? Mamy spokój, patrzcie to. Dobra, wchodzimy tu. O kurde, jestem, że tak powiem, w tarapatach. Dobra, musimy to rozwalić, dobra, tu stawiamy to, okej. Jest wszystko git, jesteśmy w środku i jest to zamurowane tak, że mamy trochę czasu, więc dobra, zobaczmy, co tu jest. Skóra tego królika i muszla, jakaś książka też jest. Brakujące składniki, królicza skóra, muszla. Ale brakujące składniki do czego? Ej, on coś kombinuje, tylko jeszcze nie wiem co. Ale ja się dowiem, widzowie, dowiem, nie? To mi się tutaj nie podoba bardzo. Ja muszę tutaj jakoś, wiecie, zrobić taki myk, że... Dobra, on tam coś robi. Ja już tutaj na niewidce, jakby na niewidzialności jestem. Mam jeszcze dwie minuty troszkę ponad na to, żeby tutaj coś pokombinować. No ale tędy nie przejdę, czekajcie, musimy zrobić tak. Musimy taktycznie przejść w ten sposób. Co zrobiłem? O kurde, nie tak. Dobra, tu odkładamy to. Dobra, tu przechodzę, schowajmy się tutaj. Przyszedł dzień, więc on teraz coś, nie wiem, on jest na tym swoim domku. Ej, tu jest w ogóle jakiś posąg, ja go nie widziałem wcześniej, co jest? Co to jest za posąg? Ej, naprawdę go nie widziałem. Od kiedy on tu jest? Nie wiem, mnie tutaj tak dawno nie było w tych jatowicach, że ja nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. Dobra, ale posąg, no całkiem fajny nawet, dobra, bym powiedział. Dobra, nie wiem, co on kombinuje, czy on tam coś będzie robić. Najgorsze jest to, że ja mam 2 minuty potki, więc bardzo jest to niebezpieczne, bo nie mam drugiej na zapas. Ale on coś tu tak się dziwnie kręci w ogóle, że on już jakby nie za bardzo cokolwiek chowa. Tam znowu wraca gdzieś. Czekajcie, zobaczę tu szybko, czy tutaj czegoś nie ma. Tu poza moją bazą pod łóżkiem. Ej, skoro on tak lubi pod łóżkiem jakieś rzeczy chować, to może odkryję tą moją bazę kiedyś pod jego wyrem. To by było śmieszne nawet, jakby to znalazł. Ej, dobra, on tam znowu jest? Dobra, wiecie co? Nie, on już chyba nic tutaj nie kombinuje. On tak biega w sumie tutaj po tych jatowicach, coś kombinuje i on chyba czeka, aż ja po prostu... Ej, a może on coś ukrywał u mnie na chacie i on po prostu czeka, aż ja wyjdę z serwera, żeby móc tam pójść. Ej, to jest całkiem ciekawa rzecz. Dobra, czekajcie, ja idę się przejść tam do mnie na chatę, idę zobaczyć, czy on przypadkiem tam czegoś nie chowa. Tu już na razie zostawiam to, nie będę dalej go śledzić tutaj u niego na tych jatowicach, bo tutaj już mam wrażenie, że się totalnie niczego nie dowiemy. Ja tutaj szybko ląduję u siebie na chacie i szybkie sprawdzenie, czy wszystko jest u mnie w porządku, bo to jest mocno podejrzane, że on tu się kręcił gdzieś i wiem, gdzie on się kręcił tu! A wiecie, co tu jest? Tu jest to! Czy on szukał swojego zagubionego skarbu? Ej, to może się kręcić tutaj wokół tego. Może mu faktycznie chodzić o to. Ale, kurczę, wątpię raczej, chociaż... Co on tu by mógł jeszcze ukrywać? Czekajcie, no kręcił się tu, coś tutaj szukał. Tutaj nie ma żadnych innych rzeczy jeszcze poukrywanych. Tutaj nie mógł nic zrobić, bo tutaj jest teraz za ścianą to. Tutaj za ścianą jest mechanizm do tego, bo to pamiętam, bo sam to robiłem. Tutaj nic, no... Ej, on nie ma tutaj gdzie zrobić jakiejś tajnej bazy. Ja mam tak ciasną chatę, że tu nie masz szans w ogóle nic zrobić. Ej, dobra, widzowie, no ja nie wiem, mi się kończy podcast za 16 sekund, więc ja już jakby nic tutaj za bardzo nie zrobię w tym temacie. Mógłbym ewentualnie szukać do tego jakiegoś... Ej, chyba, że on szuka dalej tego swojego serca zamrożonego i on może szuka tego miejsca, dlatego się kręcił mnie na chacie. Ej, dobra, widzowie, nie wiem, o co chodzi. Dajcie mi znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie i co myślicie, po co on tutaj jest w ogóle. Czy on faktycznie chce jakby znaleźć to serce, czy on szuka tego skarbu, co ja mu kiedyś ukradłem? Nie wiem totalnie, o co chodzi i nie wiem, dlaczego on się tu kręci, ale muszę się dowiedzieć. I zaczynam mieć podejrzenia, że ta skrzynka tutaj z tymi itemami to była faktycznie od niego, bo chciał odzyskać część diaksów. Ej, to mi się wszystko zaczyna teraz, że tak powiem, układać w jedną całość. Dobra. To jest mocno podejrzane, co tu się dzieje. Widzowie, dajcie znać mi w komentarzu, co o tym sądzicie. Ja w tym momencie kończę odcinek, widzimy się jutro. Pozdro, elo.